W jeden czwartek w miesiącu Zamek Tarnowskich w Dzikowie staje się miejscem, w którym można wysłuchać ciekawych, historycznych opowieści, tajemnic i legend. A to za sprawą czwartkowych wieczorów zamkowych, które w tym roku mają już swoją 11. edycję. 11 lat temu, kiedy jeszcze walczyliśmy o zamek dla muzeum, padliśmy na pomysł, żeby zrobić tak zwane czwartkowe wieczory zamkowe. Miało to na celu zaprezentowanie przede wszystkim mojej wiedzy na temat historii polskich zamków królewskich i rezydencji magnackich, żeby pokazać, że ten nasz zamek dzikowski jest tak samo ogniwem w tym wielkim łańcuchu, który był zapoczątkowany kilkaset lat temu. Chodziło o pokazanie architektury, pokazanie ludzi, wydarzeń z tym związanych. I odbywało się to już wtedy na zamku w Dzikowie, wtedy, kiedy jeszcze tutaj była szkoła rolnicza. Te spotkania już wtedy zgromadziły stałą grupę fanatyków, którzy z przyjemnością słuchali opowieści doktora Adama Wójcika, które obecnie wygłasza w jednej z najpiękniejszych sal zamkowych, w Pokoju Czerwonym. W ubiegły czwartek przedstawił ciekawostki związane z Kaplicą Zygmuntowską i Kaplicą Wazów na Wawelu. Tak jak w każdym obiekcie sakralnym jest tam mnóstwo elementów, prawda? Zarówno architektura, jak i poszerzenie, także i nagrobki, bo tam nie tylko jest nagrobek króla, ale także biskupa Kajetana Słytyka. Oprócz tego kilka ołtarzy, więc to wszystko jest takim elementem, który warto zaprezentować tym, którzy tego o tym nie wiedzą, bądź też nie dostrzegają. Tym bardziej, że każdemu takiemu wkładowi towarzyszy moja prezentacja, więc dobieram oczywiście w miarę możliwości ilustrację tak, ażeby te wszystkie rzeczy, o których mówię, pokazywać. Kolejne spotkanie w ramach czwartkowych wieczorów zamkowych odbędzie się 17 marca, a jego tematem będzie odbudowa jednego z pałaców królewskich, którego dowiedzą się ci, którzy przyjdą.